Oddajemy po remoncie sale porodowe, 5 sal porodowych, 2 sale do cesarskiego cięcia w naszym szpitalu ginekologiczno-położniczo-neonatologicznym w Opolu. Bardzo ważne wydarzenie. Warunki naprawdę XXI wieku. Sale przedporodowe, sale porodowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt czekają, aby tutaj w Opolu pacjentki przyjeżdżały i rodziły dzieci. Tutaj zapewniamy fantastyczną opiekę, bezpieczeństwo, łącznie z aromoterapią, z muzykoterapią, naprawdę indywidualne podejście do pacjentek, a wszystko dzięki temu, że połączyliśmy środki europejskie ze środkami samorządu województwa i środkami rządowymi, aby mieszkankom naszego województwa nie tylko żyło się lepiej, ale aby również mogły w najlepszych warunkach rodzić dzieci. Przede wszystkim, ja zawsze to mówię, że my możemy mieć pięknie zapisane pieniądze na koncie, one mogą leżeć, ale pieniądze tak naprawdę nie otoczą ludzi właściwą troską w zdrowiu, właściwą troską o to, żeby rodziły się dzieci w województwie opolskim. Dlatego też chciałem bardzo mocno podkreślić, że ta inwestycja zrealizowana z pieniędzy rządowych w wysokości ponad 1 600 000 zł, ale również pieniędzy z budżetu województwa, ponad 3 300 000 zł. I tak naprawdę to jest coś, co jest dodatkową jak gdyby możliwością, żeby realizować takie przedsięwzięcia. Ale całość inwestycji, większość może inwestycji zdrowotnych, które są w województwie opolskim, są oparte na funduszach europejskich. To jest jak gdyby coś, co jest dla nas najważniejszym budżetem na inwestycje w służbie zdrowia. I podkreśliłem tutaj, że panowie pracujący w szpitalu ginekologicznym to są ludzie, którzy od początku nam pomagają w realizacji projektów unijnych. Po pierwsze, projekty inwestycyjne, bardzo trudne, ale takie, które kończą się tym momentem, tak jak dzisiaj, jesteśmy w salach porodowych, ale też i projekty, o które bardzo prosiliśmy w Europejskim Funduszu Społecznym. Naszym pierwszym programem zdrowotnym, który realizowaliśmy za pieniądze unijne, był program opieki nad matką i dzieckiem, czyli nad mamusią, która decyduje się urodzić dziecko, czyli ta opieka jeszcze przedporodowa prowadzona przez położne w wielu miejscach województwa polskiego. Później oczywiście sama obecność tu w szpitalu, udział w szkołach rodzenia i przez 2 lata opieka nad matką i dzieckiem już po urodzeniu. I to takie działania, które oczywiście nie są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc również rehabilitacja dla tych dzieci, jeżeli jest potrzeba, opieka zdrowotna. I to jest jak gdyby coś, o czym dzisiaj mówiłem, że szpital, może niezręcznie się pani dyrektor pochwalić, ale to jest szpital, który uczestniczy w kilku projektach o wartości ponad 17 milionów złotych z dofinansowaniem 15 milionów złotych, więc to jest coś, co bardzo doceniamy. Bardzo doceniamy, że lekarze oprócz tego leczenia codziennego jeszcze poświęcają się na tą profilaktykę i na to zachęcanie się jak gdyby do tego, żeby było nas więcej w województwie opolskim. To ważne, że tego rodzaju inwestycje, które dają bezpieczeństwo kobietom rodzącym tutaj w tym szpitalu, mogą być wspierane ze środków samorządu dzięki temu, że gospodarujemy w ten sposób, że mamy zarówno większe wpływy z podatku CIT, ale przede wszystkim gospodarujemy tak, że mamy środki na wkłady własne do innych projektów. Te inwestycje, które realizujemy jako samorząd województwa w różnych jednostkach, pokazują, że patrzymy na przyszłość naszych mieszkańców optymistycznie i liczymy, że mieszkańcy dostrzegą te działania również poprzez komfort korzystania z tych jednostek. Dzisiaj kolejne takie miejsce oddaliśmy do użytku, z czego się bardzo osobiście cieszę. Szanowni Państwo, codziennie przyglądamy się słupkom i wydatkom tego centrum klinicznego. Jak są gospodarowane środki, bo jako Rada Społeczna systematycznie to kontrolujemy, ale chcę powiedzieć, że te pieniądze są wydane najlepiej z możliwych. Czy oglądamy dzisiaj nową salę, nowe sale porodowe z nowym wyposażeniem, z nowym sprzętem, z pięknym otoczeniem, gdzie matki będą rodzić dzieci. Tak jak pan marszałek mówił w swojej wypowiedzi, nie ma tutaj żadnych podziałów politycznych, bo tam, gdzie rodzi się człowiek, te podziały w naturalny sposób znikają, czy to polityczne, czy jakiekolwiek. Nie będziemy się tu licytować, kto w jakiej wysokości wsparł tą inwestycję, bo wszyscy gramy do jednej bramki. To są bardzo dobrze spożytkowane pieniądze. To jest inwestycja dla człowieka, to jest inwestycja dla matek, to jest inwestycja dla
noworodzących się obywateli województwa opolskiego. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku.